Ponad 50 patroli druhów z województwa łódzkiego przemierzało Kutno, zatrzymując się w różnych punktach miasta. Na swojej drodze odwiedzali miejsca, w których mogli zdobywać punkty w kilkugodzinnej rywalizacji. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oddać im głos. Święto Chorągwi Łódzkiej to okazja dla wielu harcerek i harcerzy, by poznać Kutno. Ja przyszłam do harcerstwa za koleżankami. Czyli pociągnęły cię do tego? Tak. Nie żałujesz? Nie. Podoba się bardzo. Jest bardzo dużo punktów właśnie i będziemy się dobrze bawić, tak myślę. Kroczymy zatem wytypowanymi ścieżkami, zawitaliśmy także do telewizji Kutno. A tutaj mogli dowiedzieć się, jak wygląda codzienna redakcyjna praca i w jaki sposób tworzony jest serwis informacyjny. Oczywiście sami harcerze mogli posmakować pracy dziennikarskiej i operatorskiej, wcielając się w odpowiednie role. Ich zadaniem było przeprowadzić kilka wywiadów z gośćmi, a w rolę aktora, piosenkarza czy prezydenta kraju wcielali się inni druhowie. To oni też stanęli za kamerą. Co pani sądzi o tym, żeby przedłużyć wakacje o 6 miesięcy? Wydaje mi się, że tak nie powinno być, ponieważ dzieci powinny się uczyć. Moim gościem dzisiejszym jest pani Wiktoria Krak i chciałam zadać pani pytanie, w jakim filmie pani grała? Scooby-Doo i spółka. Czyli, że rozumiem, że pani podkładała głos? Tak. Tak, podkładałam głos do Dafne. Jaki ma pan zawód? Jestem nauczycielem. A czego? Informatyki. Czy dzieci na pana lekcjach rozrabiają? Jak to zwykle. Dziękujemy za wywiad. Czy jest pani zadowolona ze swojej pensji? Ja powiem tak, nie będę się w telewizji wypowiadać na temat kwestii pieniężnych. Jak się podoba pani nowy biały dom? Okropnie. Wie pani coś o święcie róży? Wychowałam się tu, ale nie przebywam często, bo jestem również w Polsce, jak i za granicą, bo nasza firma przedsiębiorcza osiągnęła dość wysokie poziomy. Jest pan zachwycony ze swojej kadencji i jest pan przygotowany na wszystkie hejty i takie sprawy? Na hejty nigdy nie jest się przygotowanym. Zadowolony nawet jestem. Takie bardzo proste pytanie. Od jak długo prowadzi swoją karierę muzyczną? Tak naprawdę przygoda z muzyką zaczęła się dla mnie już w szkole podstawowej, ale profesjonalnie zajmuję się tym mniej więcej od 19 roku życia. Jak się bawisz na święcie Chorągwi Łódzkiej? Jest bardzo fajnie i dobrze, że bardzo się bawię. A w jakiej jesteś drużynie? Jestem w drużynie 44. PDH Ignis. Na jakich instrumentach potrafi pani grać? Ja potrafię grać na ukulele, gitarze i fortepianie. Czy uczy pani młodszych grać na tych instrumentach? Uczę grać na gitarze moją koleżankę Gabrysię. No i to w zasadzie tyle. Czy panią w ogóle ktoś zna? No tutaj myślę, że obecni tutaj na pewno. Ja się układa w mieście, pani prezydent. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Telewizja Kutno była naszym 11 punktem na mapie wędrówek. Harcerskie święto organizowane w Kutnie sprowadziło do miasta blisko 2000 druhów. Zespół Telewizji Kutno dziękuję wszystkim patrolom, które w sobotę nas odwiedziły. Czuwaj!